właśnie 100 lat istnienia harcerstwa na ziemi kieleckiej i możemy powiedzieć, patrząc na te znakomite, roześmiane, wspaniale tutaj przebywające na zlocie reprezentacje chówców, że 100 lat minęło jak jeden dzień. A mówię to dlatego, żeby podkreślić tą wspaniałą świeżość harcerstwa. 100 lat to jest kawał czasu, żeby każdą ideę nadgryzł ząb czasu, żeby ta idea ulegała erozji. A harcerstwo tej erozji nie podlega. Ja bardzo się cieszę, że tak znakomicie się nasza idea trzyma. Widać to na zlocie, który niebawem będziemy kończyć. I widać, że harcerstwo miewa się dobrze, że będąc bardzo tradycyjnym ruchem, tak wiele czerpie z nowoczesności. Możemy powiedzieć, że ma 100 lat, a znakomicie odnajduje się w świecie cyfrowym. I niech to trwa przez następne 100 lat, niech wspaniale się rozwija. I kiedy patrzę na młodzież, która jest na zlocie, który właśnie odbywamy, to jestem z niej dumny i niech mi nikt nie opowiada, że młodzież jest zła i niedobra. Ta, która tutaj jest nadzwyczajna. Ma ode mnie wszelkie pochwały.